klub w ostatnich tygodniach wiemy, że nasza postawa, szczególnie na boisku, rozczarowała i kibiców, no i też nas jako sztab i ludzi zarządzających klubem. Sytuacja oczywiście zawsze jest bardzo skomplikowana, ma różne swoje aspekty. Jest kwestia, wiadomo, i elementów ludzkich, i elementów jakby zawodowych, koszykarskich. Też ten nasz terminarz był bardzo niekorzystny, dlatego że dosyć dużo meczy na wyjeździe, na 12 meczy ostatnich, z tego co pamiętam, 9 było wyjazdowych, jeżeli chodzi o Ligę Polską. To wszystko nałożyło się na to, że teraz, akurat w tym momencie, doszliśmy do wniosku po analizie, że jest moment na to, żeby zmienić trenera, dać nowy impuls dla drużyny. No i bardzo się cieszę w tym momencie, że tak utytułowany, tak dobry i tak mi się wydaje kompetentny w tej sytuacji trener zgodził się zostać naszym trenerem. Rozpoczynamy współpracę, tak jak widać, z marszu. Trener przyjechał wczoraj, dzisiaj pierwszy trening. W drugi dzień świąt mamy bardzo ważny mecz z Ostrowem, ze Bayern Slam Ostrów Wielkopolski. Myślę, że nie mamy chwili do stracenia. Nasz ten najbliższy kalendarz jest bardzo, bardzo napięty. Natomiast plusem w tej całej sytuacji jest to, że mamy następnych, o ile pamiętam, 5 meczów u siebie, w tym 4 w lidze i 1 w Szybkach też 9 stycznia. Także myślę, że jest to dobry ruch. Myślę, że z tego, jakie są reakcje, to myślę, że drużyna pójdzie w dobrym kierunku. Nie przedłużając, przekażę głos panu trenerowi. Witam go bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest z nami. Dzień dobry za takie ciepłe przywitanie. Ja mogę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że jestem w tym meczu, że to jest klub, który zawsze ma najwyższe cele. Ja wiem, że ściągnięty jestem tutaj po to, żebyśmy wywalczyli kolejne mistrzostwo Polski. Z jednej strony to jest duży obowiązek, z drugiej strony to jest duża przyjemność, dlatego że zawsze wielka przyjemność jest walczyć o najwyższe cele. Niestety zawsze, kiedy się trener zmienia się, kiedy nie ma wyników, to oznacza, że sytuacja między graczami nie jest dobra, będzie potrzebne dużo pracy. To co ja widziałem mecz i to co oglądałem, widać było, że zespół nie funkcjonował, jak powinien funkcjonować zespół, że nie było tej walki, tej zespołowości, że było za dużo indywidualności. Niestety nie ma dużo czasu na trening, gdybyśmy mieli na przykład 10-14 dni na trening, to by było bardzo łatwo. Nie ma tego czasu, także będziemy musieli, tak jak już pan właściciel powiedział, dużo rzeczy zrobić w marszu, przez oglądanie, przez rozmowę, przez to. Ale myślę, że zawodnicy zrozumią, dlaczego nie było wyniku, co się musi zmienić, że to szybko zrobimy i że zrobimy wynik, że będą i kibice, i ludzie, którzy pracują w klubie, zadowoleni. Dziękuję panu trenerowi, panu właścicielowi. Teraz czas na pytania od państwa. Co ze całym sztabem szkoleniowym dookoła? Znaczy, czy tutaj coś się zmienia, czy pan będzie bazował na tych ludziach, którzy pracowali z trenerem Dronkiem? No ja myślę, że większość ludzi zostanie, a może być, że czas pokaże, że jakie zmiany są potrzebne. Ja mam pytanie, Jacek Białogłowy, Radio Zielona Góra. Nie wiem, czy do pana trenera, czy do pana Janusza, czy panowie planujecie zmiany w składzie? Pan trener mówił, że oglądał tę drużynę, czyli rozumiem, że widział już zawodników, dość mocno ich analizował. Czy pan już wie, kogo ewentualnie będzie chciał wymieniać? Czy też panowie się umówiliście, że na razie nic, żadnych zmian? Jak to jest? No pierwsza decyzja jest taka, że zobaczymy, jak ci ludzie, którzy są w klubie, zafunkcjonują, a jak będzie potrzebna jakaś zmiana, to się zrobi. Pan Janusz, coś na ten temat? Ja myślę, że tu trener jest człowiekiem i doświadczonym, i kompetentnym, ale przede wszystkim odpowiedzialnym za to, żeby
to poszło do przodu, więc my się jako klub jesteśmy otwarci i gotowi na wszelkie sposoby uleczenia tej drużyny. Panie trenerze, ja mam jeszcze takie pytanie, bo jak się rozmawia z koszykarzami i tej drużyny w ogóle z polskiej ligi i z ludźmi z polskiej ligi, to mówią, ho, będzie się u was działo, przyszedł trener, który złapie za buzię koszykarzy. Czy patrząc na tą drużynę, też pan ma wrażenie, że to łapanie za buzię to będzie pierwsza rzecz, którą pan musi tutaj zastosować? Takie łapanie za buzię to jest takie, myślę, że źle powiedzenie. A tak wszyscy mówią de facto, tak? Że ma pan charakter. No na pewno, są zasady, wie się, co się muszę zrobić w koszykówce, żeby wygrywać i na pewno ja będę za tym stać. I kto się dostosuje, dostosuje się, kto się nie dostosuje, niestety albo nie będzie grał, albo w ogóle nie będzie go w klubie. A to nie ma to, że ja kogoś lubię, kogoś nie lubię, dlatego że ja słyszałem takie rzeczy, kiedyś ktoś mi powiedział, ale pan trener mnie nie lubi. Po prostu, po co mam ja kogoś lubić? Ja ani nie lubię, ani nie lubię. Ja szanuję zawodników, którzy się poświęcają, którzy pracują, którzy pierwszy cel jest wygrana na drużynie, a nie ich indywidualne osiągnięcia. I po prostu w ten sposób będę im mówić i w ten sposób będziemy pracować i będziemy grać. To nie oznacza, że zawodnicy nie mają prawa na indywidualności, zawsze mają. Ale na pewno zawsze pierwszy jest wynik, pierwszy jest klub. Pan trener słynął z tego, że pańskie drużyny twardą obronę grały. Czy tutaj też defense to będzie numer jeden? Czy filozofia pańskiej koszykówki może się jakoś zmieniła? Nie. Czego się mamy spodziewać? Jakiego stelmetu? Obrona zawsze jest ta, która daje zwycięstwa. I na obronie wszystko się buduje. I obrona jest sprawa, która pokazuje, czy zespół jest naprawdę zespołem. Dlatego, że tam każdy musi zrobić swoją robotę, każdy musi być przygotowany na pomoc, każdy musi być przygotowany na rotację, ale to nie oznacza, że nie ma indywidualnej odpowiedzialności i na pewno na tym się bazuje i z tego wszystko wychodzi. A ta obrona Stelmetu, którą pan oglądał, jak ona wygląda? Nie za dobrze. Bardzo niedobrze? Nie za dobrze. Okay, ja musiałbym się zapytać, bo my nie wiemy, tylko możemy sobie w internecie czytać, jakby pan mógł powiedzieć, co pan robił od ostatniego wyjazdu z Polski i w tym sezonie. Ja byłem w Dzukii, też ten sezon zacząłem na Litwie w Dzukii. Tam później coś się zdarzyło, parę rzeczy, także wyjechałem. Może parę dni przed rozpoczęciem ligi. I od wtedy byłem w domu, tam było parę ofert, ale nic takiego, żeby było bardzo ciekawe. Jak doszła oferta Stelmetu, to bardzo szybko dogadaliśmy się. Właśnie chciałem o tą szybkość zapytać, bo we wtorek był mecz w Bonn, zespół przyleciał w środę po południu, właśnie wieczorem nawet. W czwartek trener Gronek oddał się do dyspozycji, w piątek pan trener już został ogłoszony trenerem. To było tak szybkie, że od czwartku do piątku się dogadaliście, czy to jednak było tak, że już zastanawialiście się przed tym czwartkiem, przed powrotem zespołu z Bonn nad zmianą? Mogę powiedzieć, że i mogę, bo bym chciał, bo jednak pewne wyjaśnienie w tej sprawie należy się wszystkim. No wiadomo, że my jesteśmy w miarę już doświadczonym klubem i musimy być przygotowani na różne scenariusze, no więc trener tydzień temu już dostał mniej więcej pewną porcję z naszej strony informacji i były dwa scenariusze. Niestety spełnił się ten negatywny, jednak nie chcieliśmy zrobić tych zmian przed samymi świętami, no jednak są pewne w życiu jednak fundamenty, a między innymi wymienić trenera w tygodniu przed świętami, no to wiecie, dobrze, że to nie jest w naszym stylu, no ale tu sam trener czuł, że już po prostu to każdy jeden następny krok w tym kierunku nic nie da, a tracimy czas. Także my byliśmy przygotowani w pewnym sensie na wyniki meczu Bonn. Praktycznie rzecz biorąc, mecz z Bonn, wiecie, w Bonn jaki był, więc w związku z tym tu nawet nie musieliśmy dłużej spotykać się z trenerem, żeby wiedzieć, jaki scenariusz będzie wprowadzony. Także dlatego też to poszło. Poza tym, no jednak
Ja powiem tak, że no, wymienić trenera w takiej drużynie jak nasza, przy takiej waszej presji, przy takiej presji świata Polski, jednak to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna operacja i według mnie im krócej będzie trwała, im bardziej chirurgiczne cięcia, tym lepiej, więc dlatego też do ostatniej chwili to jestem, chciałem podziękować tutaj tym wszystkim, którzy trzymali informacje, bo tak jak widać byliśmy szczelni, jestem naprawdę zaszokowanym, bo w przeszłości się tego nie udawało, a wydaje mi się, że tutaj ta giełda, gdyby teraz się rozpoczęła, te nazwiska fruwające i ten cały bałagan, który by nam się roztoczył na następny tydzień, moim zdaniem by tylko psuł jeszcze umysły nas i przede wszystkim zawodników, więc myślę, że ja przynajmniej czuję, że jest taki trochę oddech ulgi.